Cześć! W tym materiale pokażę Ci polecenie Echo, które pozwala na wyświetlenie dowolnego tekstu, które podasz w konsoli Linux. Osobiście polecam dla polecenia Echo podawać argumenty w pojedynczym lub podwójnym cudzysłowie. Dzięki temu łatwo jest rozróżnić, kiedy Twój argument zaczyna i kończy swoją treść. Czyli w tym wypadku masz możliwość również dodawania białych znaków, czy po prostu pełnych zdań jako argument. I przykładowo, jeżeli chcę wyświetlić Witaj świecie, to wystarczy, że po poleceniu echo jako argument podam mój tekst w pojedynczym lub podwójnym cudzysłowie Witaj świecie i zatwierdzę enter. W tym wypadku echo spowoduje wyświetlenie naszego podanego argumentu na konsoli i zakończy swoje działanie. Jak widzisz, polecenie echo automatycznie dodaje znak nowej linii, czyli tak jakby wcisnął Enter po wykonaniu swojego działania. I dzięki temu nasz punkt, gdzie wpisujemy polecenia, czyli Piotr Małpa Video Point w moim przypadku, od razu jest umieszczony w nowej linii. Jeżeli nie chcesz, aby polecenie echo przenosiło automatycznie nas do nowej linii, to wystarczy, że wykonamy je z flagą minus -n, którą dodajemy przed pierwszym argumentem. Wykonam ponownie witaj świecie tym razem z opcją minus -n. I jak widzimy, nasz punkt, w którym piszemy polecenia, został wyświetlony od razu po pierwszym znaku czyli w tym przypadku wykrzykniku, jeżeli chodzi o nasz argument. Oczywiście polecenie echo posiada jeszcze jeden ciekawy parametr. Tym parametrem jest minus e, które pozwala wprowadzać tak zwane znaki specjalne, a dokładnie znaki ucieczki w naszym tekście. I takimi przykładowymi znakami jest slash n, który jawnie oznacza przejście do nowej linii, czyli tak jakbyśmy wcisnęli Enter, oraz minus t, czyli nic innego jak po prostu wykonanie tabulacji. Zmodyfikowałem mój argument w taki sposób, że pomiędzy witaj a świecie wprowadziłem tabulację z tym specjalnym znakiem, czyli slash t, oraz na końcu dodałem znak nowej linii, czyli slash n. Wykonuję polecenie echo z tą opcją minus e, czyli zatwierdza enterem. I jak widzisz, do Witaj świecie została dodana tabulacja i mamy odpowiedni odstęp pomiędzy słowami oraz została dorzucona nowa linia, czyli minus n. I jak widać, w połączeniu z brakiem opcji minus n mamy dodatkową przerwę po wykonaniu tego polecenia. Podtestuj polecenie echo u siebie i zapraszam Cię do kolejnego materiału Cześć. Kolejnym poleceniem, które chciałbym Ci pokazać jest polecenie CAT służące do wyświetlania zawartości wybranego pliku bądź plików. To polecenie mieliśmy okazję poznać już wcześniej, a dokładnie podczas tworzenia nowego użytkownika oraz grup, ponieważ za jego pomocą wyświetlaliśmy odpowiednie pliki systemowe Linuxa, aby zweryfikować, czy nasz użytkownik bądź grupa zostało prawidłowo utworzone. Polecenie CAD przyjmuje jako argument plik, którego ma zostać wyświetlona zawartość. Na potrzeby tego rozdziału utworzyłem dwa nowe pliki tekstowe. Pierwszy o nazwie inwokacja.txt zawiera inwokację Adama Miskiewicza. Natomiast drugi lorem.txt zawiera słynny już tekst lorem Ipsum wygenerowany przez jeden z popularnych generatorów w internecie. Wystarczy, że w Google poszukasz hasła lorem Ipsum generator. I jeden z pierwszych linków pozwoli ci taki tekst wygenerować. Aby wyświetlić zawartość jednego z tych dwóch plików, wystarczy, że podam je jako argument dla polecenia cat i przykładowo podając cat inwokacja.txt zostanie wyświetlona zawartość tego pliku i cat zakończy wtedy swoje działanie. W przypadku, jeżeli chcemy wyświetlić zawartość więcej niż jednego pliku, to wystarczy, że kolejne pliki będziemy podawać jako kolejne argumenty. Czyli do mojego polecenia cat inwokacja.txt dorzucę kolejny argument o nazwie lorem.txt. Aby zwiększyć troszeczkę czytelność, a dokładnie wyczyścić aktualnie konsolę, wykonam polecenie Ctrl plus L. Następnie zatwierdzę Enterem nasze polecenie, które zostało wprowadzone. I jak widzisz po zakończeniu wyświetlania zawartości inwokacja.txt od nowej linii zostanie wyświetlona zawartość kolejnego pliku, w tym przypadku lorem.txt Konsola Linux potrafi zawijać tekst. Czyli jeżeli dana linia nie mieści się w naszej konsoli, w naszej rozdzielczości naszej konsoli, w rozmiarze, to automatycznie ten tekst zostanie zawijany. Nie będzie opcji, że po prostu tekst będzie zanikał i będzie trzeba przesuwać wyświetlany tekst w lewo i w prawo. Na potrzeby tego rozdziału utwórz u siebie kilka plików tekstowych, potestuj, jak są wyświetlane za pomocą polecenia CAD. I zapraszam Cię do kolejnej lekcji. Cześć. Cześć. Na tej lekcji pokażę Ci polecenia, które pozwalają na wyświetlanie tylko części tekstu z wybranego pliku. Są to polecenia head oraz tail. Pierwsze polecenie pozwala na wyświetlenie N pierwszych linii, tekstu z wybranego pliku. Domyślnie jest to 10 pozycji. I przykładowo, jeżeli chciałbym teraz wyświetlić pierwsze 10 linii z pliku inwokacja.txt to wystarczy, że ten plik podam jako argument polecenia head i zatwierdzę enterem. Zostało wyświetlone, jak widzisz, tutaj mamy 3 pozycje. Kolejne 3, czyli 6. Kolejne 3,9 i ostatnia dziesiąta linijka, po czym program head zakończył swoje działanie. Za pomocą tego polecenia możemy wyświetlać takie ułamki, że tak powiem, tych plików poprzez jedno polecenie. Wystarczy, że podam je, te pliki, jako kolejne argumenty dla polecenia head. I tak teraz dodałem do mojego polecenia kolejny plik lorem.txt, więc w tym przypadku polecenie head dodatkowo dorzuca informację, z jakiego pliku w danym momencie wyświetla te linijki. Czyli przykładowo tutaj mamy informację, że to jest inwokacja.txt, wyświetlił 10 linii, zrobił odstęp, czyli nową linię i następnie... Od kolejnej linii wyświetla lorem.txt, gdzie mamy tutaj stosowną informację na konsoli. Dodatkowo polecenie head posiada opcję -n, która pozwala wybrać, ile dokładniej linii ma zostać wyświetlone. Więc jeżeli chcemy inną wartość niż 10, to wystarczy, że po poleceniu head. Podam opcję -n, a następnie po tej opcji podam ile linii ma zostać wyświetlonych. Przykładowo teraz będę chciał wyświetlić dwie linie, pliki zostają te same i zatwierdzam enter. I jak widzisz, w pliku inwokacja.txt oraz lorem.txt zostało wyświetlone po dwie linijki. Drugie polecenie, które chciałbym pokazać, było to polecenie tail, które działa podobnie do polecenia head, tylko wyświetla n końcowych linii. Również domyślnie jest to 10 pozycji. Więc teraz, jeżeli zamienię miejscami polecenie head z tail, to tym razem zostaną wyświetlone dwie linijki z pliku inwokacja i lorem.txt, ale od końca. Zatwierdzam enterem. Jak widać, sposób komunikacji jest taki sam, tylko tym razem zostały wyświetlone dwie ostatnie linie z każdego pliku. Przypominam, że tutaj się zawija tekst, dlatego lorem.txt wygląda jakby były trzy linijki, natomiast tak naprawdę jest to jedna wspólna. Linijka. Przetestuj te polecenia u siebie i zapraszam Cię do kolejnego materiału. Cześć! Cześć! Na tej lekcji pokażę Ci polecenie grep, które pozwala przeszukiwać pliki tekstowe na podstawie podanego wzorca. Aby przeszukiwać taki plik, wystarczy, że po poleceniu grep jako pierwszy argument podam nasz wzorzec. Dla mnie niech to będzie przykład lor, a następnie plik bądź pliki, które mamy przeszukać. I niech to będzie lorem.txt. W wyniku takiego zapytania operacji otrzymaliśmy tylko te linie, gdzie polecenie grep znalazło nasz wzorzec. No i w tym przypadku znalazł nam tylko tam, gdzie było słów kolorem, bo zaczyna się faktycznie od lor. oraz dodatkowo na tą lekcję dorzucone sformułowanie lorema. Polecenie grep możemy wykonać z kilkoma dodatkowymi flagami. Pierwszą z nich, którą chciałem Ci pokazać jest to flaga minus i, która wyłącza rozróżnianie dużych i małych liter. Dodaję tą flagę do naszego poprzedniego polecenia i zatwierdzam enterem. I jak widzisz, tym razem dostaliśmy większy wynik, większy zbiór odpowiedzi, ponieważ do naszego wzorca nie pasowało tylko l z dużej litery, czyli takie słówko jak lorem czy lorema, ale również takie słowa jak dolore, dolor czy dolores. Bo w tym przypadku grep nie rozróżniał wielkości liter. Jeżeli chciałbyś bądź chciałabyś policzyć ile razy znalazł grep dany wzorzec, czyli tyle ile razy tutaj pojawia się lor na czerwono, to możemy skorzystać z opcji minus C. I przykładowo chciałbym zobaczyć ile razy wystąpiło lor z dużej litery, czyli używam minus c i dostaję w odpowiedzi, że lor pojawiło się 7 razy. Kolejną opcją jest to jakby przeszukiwanie odwrotne, to znaczy wyświetl całą zawartość pliku oprócz z linii, gdzie, nie wy, gdzie występuje dany wzorzec, czyli wyświetl wszystko poza liniami z naszym wzorcem. Do tego będzie służyć flaga minus V. I jak widzisz, tym razem nie ma nic na czerwono, ponieważ tam gdzie został znaleziony wzorzec, zostało to pominięte i nie było wyświetlane. Polecenie grep pozwala również nie tylko przeszukiwać pliki, które zostały podane jako argumenty, ale również całe katalogi pod podkatalogi do tego służy opcja minus "-r". I przykładowo kopiuję nasz plik inwokacja.txt tworząc inwokację 2.txt, a następnie będę szukał słówka inwokacja, ale w katalogu dokumenty. Czyli grep minus "-r", inwokacja i podaję nasz katalog, czyli dokumenty i zatwierdzam Enter. W tym przypadku, poza informacją, czyli linią, gdzie zostało znalezione, jako że w pliku inwokacje.txt mamy tylko tytuł w pojedynczej linii, to polecenie grep również zwraca nam pełną ścieżkę, a dokładnie plik, gdzie znalazł nasz wzorzec. To byłoby na tyle w tym materiale. Potestuj polecenie grep u siebie i zapraszam Cię. Do kolejnej lekcji. Cześć. Hej. Na tej lekcji pokażę Ci polecenie WC, które jest jakby skrótem od WordCount, które pozwala na zbieranie pewnej statystyki związanej z plikami. Tą statystyką jest to zliczanie ilości linii, słów oraz znaków naszym wybranym pliku tekstowym. Domyślne wywołanie polecenia WC z plikiem, które nas interesuje, przykładowo lorem.txt, powoduje wyświetlenie takiej oto informacji. Linux w tym momencie wyświetli nam informację, że w naszym pliku znajduje się 11 linii. Mamy 194 słowa, czyli... Każdy zbiór znaków, który jest rozdzielony spacją oraz łącznie ponad 1100 znaków. Jeżeli dla tego polecenia WC podamy więcej niż jeden plik, to dodatkowo poza informacją podobną do poprzedniego wywołania tego polecenia otrzymamy też podsumowanie, czyli ile razy. Podanych plików mamy linii, słów oraz znaków. Natomiast jeżeli interesuje nas tylko pojedyncza informacja z podanej statystyki, to WC posiada odpowiednie do tego opcje. Wywołanie polecenia WC z opcją L spowoduje wyświetlenie tylko statystyki związanej z ilością linii. Natomiast minus W, można powiedzieć, że to jest od słowa words, wyświetli ilość słów. I ostatnia flaga, czyli minus M, informacje o ilości znaków w naszych plikach. Oczywiście, jeżeli wywołam którąś z tych flag z pojedynczym plikiem, to podobnie jak przy pierwszym wywołaniu po prostu otrzymam plik oraz proszoną statystykę. Zweryfikuj za pomocą polecenia WC, ile Twoje pliki mają znaków, słów bądź linii. I zapraszam Ciebie do kolejnego materiału. Cześć. Cześć. W tym materiale pokażę Ci polecenie cat, które pozwala na wyświetlenie wybranej części linii tekstu z naszego pliku. Polecenie cat w porównaniu do poprzednich poleceń tego rozdziału zakończy się błędem, kiedy je wywołamy bez żadnej opcji. I przykładowo próbując wykonać cat lorem.txt, Otrzymamy informację, że musimy podać listę bajtów, znaków albo pól. No i jeżeli chcemy uzyskać więcej informacji, możemy wykonać polecenie cat minus minus help. Wykonam je w tym momencie i w podanym manualu pomocy mamy informację o argumentach obowiązkowych. I możemy dodać ten argument opcję minus b, która pozwoli na wypisanie tylko wybranych bajtów naszego pliku, minus C wypisanie wybranych znaków oraz minus F wypisanie wybranych pól oraz linii. Dodatkowo na samym końcu mamy informację, że jeżeli wykonujemy polecenie CAT z opcjami minus B, minus C albo minus F, to możemy dokładnie sprecyzować, które zakresy, czyli które części pliku mają zostać wyświetlone. W tym materiale skupię się na opcji minus C, która jest najbardziej uniwersalna, a zarazem powszechna podczas pracy plikami tekstowymi z poziomu konsoli. Czyli przykładowo, jeżeli chciałbym teraz wyświetlić tylko pierwszy, trzeci i piąty znak z mojego pliku lorem.txt to wystarczy, że polecenie cat wykonam z opcją minus "-c", a następnie podam w odpowiedniej kolejności, które znaki mnie interesują, czyli pierwszy, przecinek, trzeci, przecinek, piąty. I zatwierdzę enterem. W tym momencie cat wyświetliło każdej linii, która istnieje w pliku lorem.txt, pierwszy, trzeci i piąty znak. Dodatkowo, poza możliwością podawania odpowiednich tych znaków i rozdzielania ich przecinkiem, możemy podawać odpowiednie przedziały, przy czym nie musimy wyświetlać zawsze od początku bądź od końca, możemy zawsze pomijać wybrane n znaków końca bądź początku. I tak jak mamy przykładowy opis zakresów z pomocy, jeżeli chciałbym teraz wyświetlić z każdej linii wszystkie znaki poza pierwszymi, na przykład pięcioma, to wystarczy, że polecenie cat minus c wykonam w postaci 6 minus. Czyli pomijam pierwsze pięć znaków, zaczynam wyświetlanie od szóstego, i do końca linii. I zatwierdzam enter. I jak widać lorem zostało u nas usunięte. Mamy wypisane od szóstego znaku do końca linii. Podobnie możemy zrobić w drugim kierunku. Czyli przykładowo chcemy wyświetlić wszystkie znaki od początku. Ale chcemy tylko do któregoś znaku od końca. I przykładowo niech to będą jeżeli mieliśmy minus 6, to na przykład chcemy wyświetlić od początku do sześciu znaków, czyli zamienię miejscami minus i w tym momencie zostanie wyświetlone tylko pierwsze 6 znaków. Czyli jak widzimy polecenie lorem zakończyło swoje wypisywanie na białym znaku, czyli spacji, bo to był szósty znak. Oczywiście takie podawanie zakresu możemy łączyć podobnie jak to było w pierwszym przykładzie dla opcji minus C, czyli przykładowo, jeżeli chciałbym teraz wyświetlić od pierwszego do 10 znaku, a następnie od 20 do 30, to wystarczy, że te przedziały po przecinkiem. Czyli chcemy pominąć znaki od 11 do 19. Zatwierdzam enterem i jak widzimy, zostało wypisane pierwsze 10 znaków, a następnie wypisane kolejne od 20 do 30. Podtestuj polecenie CAT u siebie i zapraszam Cię do kolejnej lekcji. Cześć. Cześć. Na tej lekcji Pokażę Ci polecenie SED, które pozwala na zmianę wybranego tekstu na inny podanego pliku tekstowego. Sama komenda SED jest dosyć potężnym narzędziem w konsoli Linux, dlatego w tym materiale pokażę Ci najbardziej popularne zastosowania tego polecenia. Na potrzeby tej lekcji... Utworzyłem nowy plik tekstowy o nazwie ubuntu.txt, który zawiera parę zdań umieszczonych w kilku linijkach i jak zauważyłeś bądź zauważyłaś, najczęściej występującym tutaj słowem kluczowym jest Ubuntu, które to właśnie będę edytował za pomocą polecenia SED. Samo polecenie SED posiada dosyć ciekawą składnię, inną niż jest to w przypadku poprzednich poleceń, jakie poznałeś bądź poznałaś w tym kursie. Ponieważ żeby zmienić wybrany tekst na inny, to polecenie SED jako pierwszy argument przyjmuje odpowiedni zapis umieszczony w pojedynczych cudzysłowach. Jest natomiast jeżeli ja chciałbym teraz zamienić tekst na Ubuntu, na video point, to na początku muszę podać S slash. Możemy to powiedzieć, że to jest skrót od słowa search, czyli szukać. Podajemy słowo, które będziemy zmieniać, czyli Ubuntu. Podajemy kolejny slash. Następnie słowo na które będziemy zmieniać nasz podany tekst poprzednio, czyli zmieniamy z Ubuntu na wideo point i dodajemy na końcu jeszcze jeden slash. I po tym całym zapisie, czyli poza już tymi pojedynczymi cudzy słowami, podajemy plik, który będziemy edytować. Czy będziemy zmienić jego wyświetlaną zawartość. Czyli nasz ubuntu.txt. Zatwierdzam enterem. I jak widzisz, słowo ubuntu zostało zamienione na wideo point w każdej linijce i dokładnie tylko pierwsze wystąpienie. Przykładowo w trzeciej linijce Ubuntu pojawia się jeszcze dwa razy, natomiast to wystąpienie już nie zostało zmienione. W domyślnej konfiguracji polecenie SED zmienia wybrane słowo czy tekst na inny, tylko jeżeli chodzi o pierwsze wystąpienie dla każdej linijki. Natomiast możemy edytować, kiedy które wystąpienie ma zostać zmienione. I wystarczy, że po ostatnim slashu, nadal zachowując zapis w cudzysłowie, wystarczy podać numer naszego wystąpienia. I przykładowo podam teraz numer 3, co spowoduje, że interesuje nas zmiana tylko trzeciego wystąpienia każdej linijce. Zatwierdzam Enterem i jak widzisz tylko w naszej trzeciej linijce trzecie wystąpienie słowa ubuntu zostało zmienione na wideo point. Oczywiście w przypadku kiedy podamy za wysoką wartość, to plik po prostu nie zostanie zmieniony. Tak jak tutaj wybrałem piąte wystąpienie, jako że nigdzie nie mam aż piątego wystąpienia słowa Ubuntu w danej linijce, to tak naprawdę zawartość jest taka sama w tym przypadku, jakbym wykonał na pliku polecenie cut. Oczywiście może dojść do sytuacji, że chciałbym zmienić nasz tekst jakby globalnie, czyli każde dowolne wystąpienie Ubuntu ma zostać zmienione. Wtedy wystarczy, że podam jako ten argument słowo g, to możemy nawiązać do określenia global. Więc zamieniam naszą wartość na literę G, zatwierdzam Enterem i jak widzisz, każde możliwe wystąpienie słowa ubuntu zostało zmienione na mój tekst, czyli Video Point. Oczywiście możemy ograniczyć to polecenie global, nadając mu dodatkowo numer na początku, żeby zdefiniować od kiedy ma zostać zmieniana ta parametr, ta wartość globalnie. Czyli na przykład zapis 2G spowoduje, że tylko wybrany tekst od drugiego wystąpienia ma zostać w pełni zmieniany. Czyli wykonam teraz z opcją 2G i jak widzisz, dla pierwszych zdań nie ma zmiany dla trzeciej linijki faktycznie od drugiego wystąpienia zostało zmienione z Ubuntu na VideoPoint i podobnie jest w przypadku ostatniej linijki. Dodatkowo możemy tutaj wprowadzić jeszcze kolejną opcję w postaci P. Spowoduje to, że jeżeli dojdzie do jakiejkolwiek duplikacji, to znaczy, dojdzie do jakiejkolwiek duplikacji, kiedy set poprawnie zamieni jeden tekst na drugi. Czyli w naszym przypadku, jeżeli kiedykolwiek Ubuntu zostanie zmienione na Video Point, polecenie set automatycznie zduplikuje również tą linijkę. I przykładowo wykonam teraz bez dodatkowych parametrów wersję klasyczną z P. I jak widzisz, za każdym razem, gdzie było zmienione Ubuntu na Video Point to ta linika została skopiowana. Wystarczy że chociaż jeden tekst Ubuntu został zmieniony wtedy dokładnie zduplikuje ten zdanie tę linijkę w takiej konfiguracji jaką byśmy otrzymali bez tej flagi P. Oczywiście tą flagę P możemy łączyć z parametrami związanymi z N tym wystąpieniem, czyli z G, mógłbym tutaj użyć GP, 2P. Jest to zależnie wiadomo od potrzeb technologicznych, od potrzeb rozwiązania problemu. Warto wiedzieć, że taka opcja jest dostępna. Dodatkowo możemy wskazać dla polecenia SED, że interesuje nas zmiana tylko w dowolnej linijce. Nie interesuje nas... Cały plik tekstowy interesuje nas tylko wybrany zakres. I przykładowo chciałbym, żeby teraz ta moja zmiana z Ubuntu na Video Point została zastosowana tylko dla drugiej linijki. Czyli mamy teraz zapis dodany przed Slash, numer linijki, czyli 2. Zatwierdzam Enterem i jak widzisz... Mój set wykonał się tylko dla drugiej linijki. Pozostałe linie zostały wypisane bez zmian. Oczywiście w tym miejscu mogę podawać również zakres, czyli przykładowo chciałbym zmieniać od drugiej do czwartej linijki. To wystarczy, że te wartości oddzielę przecinkiem, czyli w tym przypadku tylko druga, trzecia i czwarta linijka będzie brana pod uwagę dla komendy SED i widzimy, że poza drugą linijką została zmieniona trzecia no i w czwartej nie było żadnego słowa Ubuntu więc ta linijka też w tym momencie została wyświetlona bez jakichkolwiek zmian Po testuj polecenie SED u siebie warto też zweryfikować jak polecenie set pozwala również ze sobą pracować, ponieważ poza zmianą domyślnego tekstu możemy też używać tak zwanych wyrażeń regularnych, do czego Cię zachęcam do właśnie lepszego poznania tego polecenia. I zapraszam Cię do kolejnej lekcji. Cześć! Cześć! Na tej lekcji pokażę Ci polecenie les" które pozwala w sposób interaktywny przeszukiwać pliki tekstowe. Podobnie jak pozostałe komendy w tym rozdziale, jako argument les przyjmuje plik, który będziemy chcieli przeszukiwać. Czyli podaję polecenie les, a następnie plik tekstowy, który mnie interesuje. Na potrzeby tego materiału stworzyłem plik o nazwie inwokacja-powielona. Ten plik po prostu zawiera kilka kopii inwokacja.txt oraz w pierwszej linii wpis o nazwie pierwszy wpis i w ostatniej ostatni wpis. Dodatkowo wykonam to polecenie z flagą g, którą omówię później. Wykonuję to polecenie i jak widzisz terminal przeniósł mnie jakby do nowego okna, w który sposób interaktywny pozwala mi przeglądać plik tekstowy. I teraz za pomocą strzałek mogę ten plik przeglądać do przodu i do tyłu. Czyli strzałka do dołu pozwala mi iść do końca pliku, natomiast strzałka do góry do początku. Polecenie LES jest dostarczane z kilkoma dodatkowymi funkcjonalnościami. Przykładowo Możemy przenieść się natychmiast do ostatniej linii po, poprzez podanie dużej litery G, czyli wciskam Shift plus G, co automatycznie przenosi mnie do ostatniej linii, co widać, bo mamy ostatni wpis, ostatnią linię plus informację end, czyli znajdujemy się na końcu pliku. Jeżeli natomiast chcemy się przenieść do pierwszej linii, czyli na początek, Wystarczy, że po prostu naciśniemy G. Natomiast jeżeli chcemy się przenieść do wybranej pozycji, to wystarczy, że podamy ją tutaj w sposób interaktywny i na przykład chcę się przenieść do 27 linii, więc piszę 27 i wciskam G. To automatycznie przenosi mnie do podanej linii. Dodatkowo w poleceniu LES możemy przeszukiwać plik tekstowy. Mamy na to dwie opcje. Możemy podać slash i następnie słowo, którego chcemy poszukać, co spowoduje, że zostanie plik przeszukany od miejsca, w którym się aktualnie znajdujemy do końca pliku, czyli do ostatniej linii oraz opcję ze znakiem zapytaniem, znakiem zapytania, która przeszukuje plik od miejsca, w którym się znajdujemy do jego początku. I teraz chciałbym do, od momentu, gdzie jestem do końca pliku szukać na przykład słowa do, czyli podaję slash do i zatwierdzam enterem. Jak widzisz, dzięki opcji minus g polecenie less podświetla mi pierwsze znalezione słowo, które pasuje do mojego wzorca. Natomiast, jeżeli chciałbym Znaleźć następne słowo, które pasuje, wystarczy, że wcisnę n. Natomiast jeżeli będę się chciał cofnąć, to shift plus n, czyli duże n. Natomiast jeżeli wzorzec nie zostanie znaleziony, to zawsze otrzymasz informację pattern not found. I przykładowo chciałbym teraz znaleźć od miejsca, w którym się znajduję, czyli tam, gdzie jest podświetlone do, słowo. Pierwszy. Zatwierdzam Enterem. Jak widać pattern not found. Natomiast pamiętamy, że na pewno taki wpis istnieje znajduje się w pierwszej linii. Więc tym razem wykorzystam znak zapytania. Podam pierwszy i tym razem nie było problemu. Pierwszy się znalazł, jest to pierwszy wpis. Natomiast jeżeli chcemy opuścić tego swojego rodzaju edytor, wystarczy, że wcisnę Q. Wtedy automatycznie LES zakończy swoje działanie i wrócimy do standardowej konsoli. Potestuj polecenie LES u siebie i zapraszam Cię do kolejnego rozdziału. Cześć!